Dobry wieczór Państwu. W telewizyjnym programie Nowego Dziennika witają Państwa Zuzanna Ducka-Lubas i Tomasz Ryptuła. Jest 257 dzień roku, koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Czwartek, dokładnie. Natomiast w naszym studiu jest kolejny bardzo ciekawy gość. Jest to pani Ilona Li, twórczyni portalu dla kobiet Moje NYC, a także grupy networkingowej New York New You, także dla kobiet przeznaczonej. Pani Ilon, skąd pomysł stworzenia takiego portalu? Może najpierw przywitam wszystkie czytelniczki Nowego Dziennika i wszystkich widzów. Pomysł narodził się z takiej potrzeby. Była taka potrzeba, moim zdaniem, stworzenia czegoś, takiej platformy dla nowej generacji kobiet. Było to 3 lata temu, kiedy zaczęłam najpierw stronę internetową, a później w 2012, w sumie na początku tego roku, dołączyła grupa networkingowa, czyli takie Moje NYC na żywo. Na czym polega ta grupa networkingowa? Grupa networkingowa to jest rosnąca społeczność właśnie takiej nowej generacji kobiet, które oprócz tego, że się wspierają, to również motywują się nawzajem, szukają nowych wyzwań. I cel jest taki, żeby między sobą nie konkurować, a współpracować. Także to są głównie właścicielki biznesów, to są kobiety, ekspertki, autorytety w różnych dziedzinach i chcemy je zebrać wszystkie razem i stworzyć coś silnego, coś, co może stworzy nowy wizerunek kobiety tutaj, Polki w Nowym Jorku. Zobaczymy. Jak na razie początek jest super. A mnie ciekawi, czy każdy może dołączyć do tej grupy networkingowej? Czy każdy może wraz z wami tworzyć taką pozytywnie zakręconą kobiecą mafię? My jesteśmy bardzo otwarte. Jesteśmy otwarte zwłaszcza też na kobiety, które poszukują, które na przykład potrzebują zmiany w swoim życiu i być może myślą o własnym biznesie, być może myślą o rzuceniu pracy, czy w korporacji, czy dla kogoś, ale nie do końca może są gotowe i szukają takiej inspiracji. Dlatego myślę, że jak przyjdą na nasze spotkania, poznają nasze kobiety, to będą mogły na żywo zobaczyć i będą miały to wsparcie. Ja zadam takie pytanie w imieniu tej brzydszej połowy świata. Czy mężczyzna w ogóle może czegoś szukać na waszym portalu, czy w ogóle nie powinien mężczyźni, tam chodzić? Mężczyźni, słuchajcie, nawet wysyłają nam zaproszenia. No proszę. Do tego, żeby dołączyć do naszej grupy. Myślę, że są ciekawi, bo kobiety nasze są naprawdę wspaniałe. I śliczne. To znaczy tak, na pewno bym zachęcam mężczyzn do odwiedzania naszego portalu Moje NYC. Piszemy o wydarzeniach i miejscach, które zainteresują płeć męską też. Czyli odkrywacie Nowy Jork, czy piszecie o miejscach, gdzie kobiety mogą się wybrać, czy piszecie właśnie o takich rzeczach eventowych bardziej, czy także można znaleźć tam zagadnienia dotyczące kobiecego życia, psychologii, problemów, nie wiem, z dziećmi, z mężem? Moje NYC, New York, New You, czyli jak sama nazwa mówi, to jest bogactwo miasta Nowego Jorku, ale też bogactwo życia i kreowanie tak jakby bogatego życia, czy nowej siebie. Więc jak najbardziej jest ta część psychologiczna, nie tylko co się dzieje w mieście, ale też korzystając tak jakby z tego, co miasto nam daje, wzbogacamy nasze życie. I możemy również od nowa stworzyć siebie, wykreować nową siebie. A na czym wyglądają takie wasze eventowe spotkania? Jak to wygląda? Jestem przekonana, że wszyscy panowie są bardzo zainteresowani. Są bardzo ciekawi. Tak. Więc zazwyczaj mamy gości specjalnych. Są to najczęściej dwie kobiety, ekspertki, kobiety inspiracje, kobiety twórcze, osoby zazwyczaj ciepłe, pasjonatki, które tak jakby swoją osobą i tym, co robią, przyciągną inne i zainspirują je do pozytywnych zmian w życiu, prywatnym czy też zawodowym. Nowy Jork zawsze jednak się kojarzył z jakimś takim światem finansów, twardym kapitalizmem, raczej z testosteronem bardziej niż z kobiecością, niż ze estrogenem. Tak. Czy Nowy Jork jest kobietą w takim razie? Ja myślę, że Nowy Jork bardzo potrzebuje tych żeńskich hormonów, żeby po prostu stworzył się balans w mieście i myślę, że te żeńskie hormony niestety teraz przejmują górę nad męskimi. Mnie tam to cieszy. Znaczy, jest to potrzebne. Dla mężczyzn. Tak. Ja myślę, że gdyby w biznesach było w tych managementach więcej tej żeńskiej energii i żeńskich hormonów, to byłyby one prowadzone jeszcze lepiej. Brakuje tej intuicji, które niestety najlepszą mają kobiety. Ja się zgadzam, święcie, przepraszam cię bardzo, Tomku, jesteś w mniejszości, nie masz niewiele do gadania. Natomiast ja dziękuję bardzo naszemu gościowi, Ilono, bardzo się cieszę, że byłaś dzisiaj z nami w naszym studiu. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję bardzo wam, dziękuję, widzę.